najnowszym odcinku Book, czyli bibliotecznych opowieściach o książkach. Znajdujemy się na Osiedlu Słonecznym, a stoimy przed wejściem do biblioteki Filii Miejskiej nr 4. Postanowiłyśmy dzisiaj odwiedzić nasze koleżanki i porozmawiać z nimi o literaturze. Zapraszamy. Zapraszamy. W maju odbędzie się tutaj w Filii spotkanie z Aleksandrą Szymaniak, czyli Aleksandrą Kler. Warto w takim razie przybliżyć jej sylwetkę. Aleksandra Szymaniak pochodzi z Gorzowa. Ukończyła liceum nr 4 na Rondzie. Brała udział w dyskusyjnym klubie książki dla młodzieży w Filii nr 1. Zadebiutowała w wieku 16 lat, ale jeżeli Państwo chcecie bliżej poznać Olę Szymaniak, oczywiście zapraszamy na spotkanie do Filii nr 4, jak też na YouTube'a biblioteki, gdzie w ubiegłym roku w styczniu został nakręcony materiał z Aleksandrą Szymaniak, wywiad. Też wystąpiła w telewizji Gorzów w bohaterze gorzowskim. Tu jest książka Teja Czarna Róża, która jest drugą książką Aleksandry Szymaniak, ale Aleksandra zadebiutowała w wieku 16 lat. Obecnie mieszka w północnej Walii i studiuje literaturę angielską z kreatywnym pisaniem. I to kreatywne pisanie właśnie można zobaczyć w jej twórczości. Zadebiutowała Slatronem. Ty czytałaś Slatron? Czytałam Slatron i czytałam ten Slatron już, myślę, 5 lat temu. Slatron ukazał się w 2016 roku. Dostałam tę książkę, ten egzemplarz od Oli osobiście. Tutaj mam taką piękną dedykację dla pani Magdy, Aleksandra Szymaniak. Dzisiaj Aleksandra Szymaniak, Aleksandra Kler, jest już właściwie dojrzałą kobietą. W momencie, kiedy pisała tę książkę, Ola miała 15 lat. Książka powstawała przez półtora roku. Jest to pozycja przeznaczona, myślę, że przede wszystkim dla młodzieży. Jest to taka powieść z gatunku fantasy, z wątkiem sensacyjnym, psychologicznym. Chwilami nawiązuje do Harry'ego Pottera, ale tylko na początku, także bądźmy spokojni, nie jest to kopia Harry'ego Pottera. Na okładce jest tajemnicza dziewczyna o pięknym imieniu. Pamiętasz imię tej bohaterki? Przypomnij. Salamina. Właśnie Salamina jest bohaterką tej książki. Poznajemy ją, kiedy miała 6 lat. I okazuje się, że Salamina ma nadprzyrodzone moce. Trafia do szkoły postaci nadludzkich i tam musi panować nad tymi emocjami, nad tymi mocami. Jest oczywiście w tej książce również wątek romansowy, bardzo szeroko rozwinięty. Książkę czyta się oczywiście jednym tchem, serdecznie polecamy i zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Szymaniak 10 maja o godzinie 11 w Filii nr 4 przy ulicy Słonecznej 63. Siódma Drezdeńska Leszka Golińskiego. Nie wiem, czy czytałaś. Nie, właśnie nie. Powiedz mi coś więcej. Właśnie, pewnie większość nie czytała, bo książka jest niemal nie do zdobycia. Nawet widzę po okładce, że to taki wiekowy to jest, egzemplarz. Milana Gratka dla osób mieszkających w Lubaniu i okolicach, czyli osób pochodzących z Dolnego Śląska. Ja akurat się do nich zaliczam. No, czyli masz taki sentyment. Powiem ci, że jakie było moje zdziwienie, że tylko u was trafiłam na tą książkę. A to miło. Także powiem. Warto odwiedzać Filie Miejskie. Zapraszam, oczywiście. Bardzo dużo ciekawych perełek do przeczytania. Ale wracam do książki. Tak, słucham ciebie, słucham. Tak, fabuła opowieści dzieje się w małym, malowniczym miasteczku i okolicznych wsiach tuż po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o, co możemy w niej znaleźć, na pewno sceny z życia pierwszych osadników wojennych. Można też tutaj znaleźć wątek miłosny, ale także bardzo ciekawy epizod wejścia do schronu. Oczywiście no, można się domyślać, że to jest ta sztolnia w tak zwanej Kamiennej Górze. Tą historią tej sztolni żyło ostatnio bardzo dużo Polaków, dlatego że poszukiwacze próbowali się do niej dostać, udało im się, ale niestety nie znaleźli żadnego skarbu.
co, no ja tak jak ty lubię kryminały, ale lubię kryminały z takim, jakby to powiedzieć, czarnym humorem. Moją ulubienicą jest nasz Olga Rudnicka. Znam, ale dużo nie czytałam. Właśnie to jest taka młoda pisarka, bo też niedawno w sumie debiutowała, bo w 2008 roku, czyli i właśnie taką serią Zacisze 13. Tu akurat mam książkę z serii, którą akurat obecnie ja czytam. Dlatego też mi tak jakby wpadła w oko, bo dotyczy tak jakby naszego tutaj podwórka. O. Główną bohaterką jest bibliotekarka, której wewnętrznym pragnieniem, największym marzeniem jest zostać, słuchaj, prywatnym detektywem. W końcu jej się to udaje, musi tak jakby pogodzić tą swoją pracę bibliotekarki, wiadomo, z pracą detektywa. I oczywiście, jak to bywa u Olgi Rudnickiej, ma wiele przezabawnych sytuacji, wiele przezabawnych przygód. No i to jest akurat pierwsza książka z tej serii, Oddaj albo gin. Tytuł już jest prześmiewczy. Powiem ci, że oddaj chodzi... książkę. Właśnie, dokładnie trafiłaś w sedno. Chodzi dokładnie, takie hasło było na zakładce, które ona wkładała do książki i dawała czytelnikom. A dlaczego? Co tym kierowało? Co się później stało z tymi zakładkami? To jak najbardziej zachęcam do przeczytania. To ja już wypożyczę. Ja już właśnie czytam drugi tom z tej serii. I oczywiście czasami jadąc nawet do pracy, czytam na Legimi i po prostu sama, na pewno ludzie patrzą na mnie dziwnie, bo po prostu rozbawia mnie czasami do łez. Niektóre zwłaszcza dialogi właśnie Olgi. Dodatkowo jest taka zabawna z tego względu, że postaci, które ona opisuje, są tak zabawnie przedstawione. Na przykład ta cała właśnie Matylda, główna bohaterka. Jej mąż, już imię ma śmieszne, bo jest Romek. Ma córkę, która po prostu zadaje milion pytań i nikt nie potrafi odpowiedzieć na te jej pytania. I właśnie ta sytuacja, która, no, która ją tak jakby skłoniła do tej pracy, to też jakby jest ciekawa. No i samo nawet jest napisane. W bibliotece tylko z pozoru nic nie może się wydarzyć. A dzieje się dużo. A dzieje się dużo, o czym niektórzy mogą nie wiedzieć. Także tym bardziej zachęcam. A jeszcze dodatkowo ci powiem, że w miejscu, w którym się teraz znajdujemy, czyli filia numer 4, to tutaj akurat Olga Rudnicka była. Czyli spotkanie autorskie. Tak, było spotkanie autorskie. Miałam okazję być na tym spotkaniu. Trochę się więcej oczywiście o niej dowiedziałam. Także można jak najbardziej sobie wrócić do tej relacji, jest na naszej stronie internetowej, także jakby ktoś chciał sobie przypomnieć, kiedy to było, jak to wyglądało, to oczywiście serdecznie zachęcam, a ciebie zachęcam, żebyś się troszeczkę przerzuciła z tych mrocznych kryminałów na coś lżejszego. To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy Was serdecznie z filii numer 4 przy ulicy Słonecznej 63. Do zobaczenia. A ja już zapraszam na tydzień bibliotek. Od 8 maja do 15 maja przygotowaliśmy całą moc imprez i wydarzeń kulturalnych, czytelniczych dla Państwa. Rozpoczniemy w niedzielę 8 maja online powtórką wystąpienia dyrektora Biblioteki Narodowej, doktora Tomasza Makowskiego, który opowie krótko o roli bibliotek, o historii bibliotek polskich, a zwłaszcza o Bibliotece Narodowej. W poniedziałek tutaj u nas w budynku głównym rozpoczniemy spotkaniem z Anną Kamińską, autorką książki o Wandzie Rutkiewicz, polskiej himalajsce. A to dlatego, że w tym roku hasłem Tygodnia Bibliotek jest Świat w jednym miejscu. Świat w jednym miejscu jest właśnie tutaj, w bibliotece. I potraktowaliśmy to hasło dość dosłownie, ponieważ chcieliśmy właśnie ten świat Państwu tutaj przybliżyć. Czyli od zdobywania Himalajów u nas w bibliotece, oczywiście z autorką książki o wybitnej polskiej himalajsce, do na przykład Toniego Halika. To również będzie prezentacja książki znanego autora, dziennikarza Mirosława Wlekłego, który przedstawi nam tę postać, tego niezwykłego podróżnika,
Również przeprowadzi on zajęcia z dziećmi, poświęcone właśnie podróżom bliskim i dalekim. Cały program naszego Tygodnia Bibliotek jest bardzo bogaty, jak Państwo widzą. To jeszcze nie wszystko. Więcej szczegółów znajdą Państwo w internecie. Zapraszamy na naszą stronę internetową, do naszego kalendarza. Wspomnę tylko jeszcze o takich podróżach w czasie, ponieważ przeniesiemy się do końcówki średniowiecza, kiedy to książki jeszcze nie były drukowane, a były przepisywane. I o tym właśnie opowie nam z kolei nasz prelegent, który przyjedzie do nas z Księżnicy Pomorskiej. Będzie to Biblia Wulgata jako zabytek piśmiennictwa, a przedstawi historię tej Biblii pani profesor Agnieszka Borysowska. Na sam koniec tygodnia, jeśli mogę tylko wybrać parę imprez, zapraszam Państwa na spotkanie z Bogdanem Rymanowskim, autorem książki Gracze.